Witam Państwa w dzisiejszym odcinku, w którym zwiedzimy tę kopalnię i może przy okazji dowiemy się, jak nazywa się miejsce, w którym wylądowaliśmy. To urządzenie wymaga świecy zapłonowej, żeby zadziałać. Tak, mam, jest założona. Podoba mi się, jak to chodzi. Dobra, tutaj... O, tutaj jest coś, co nam się przyda. Później. Dużo później. Wygląda na szyby wentylacyjne. Pamiętajcie, że tutaj jest. Nieważne. Chodźmy dalej. Podoba mi się, że jak tutaj podchodzimy, to ten szczur ucieka. Podobnie jest też zresztą z ptakami, jak się chodzi na przykład po Valadilajne. Nie muszę tego robić. Dobrze, nikt cię nie zmusza. No dobra, ja cię zmuszam. Przepraszam cię, Kate. Ale nie musisz być tak poważny. Dobra. Tutaj są te drzwi, których nigdy nie będziemy mogli użyć. dobra, idziemy najpierw tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Pamiętam, to było w tym... na cylindrze muzycznym, który ma wizję. Tak. O, śrubowkręt. I na razie nic nie możemy zrobić, ale te rączki wyglądają dość znajomo. A, i przy okazji całkiem ładne organy. Okej. Teraz możemy przejść tutaj i tutaj. Dalej. Teraz jak mamy ten śrubowkręt, możemy się pozbyć tych bardzo mocno skrzypiących śrubek, których dźwięk wbija mi się w głowę. Na szczęście to koniec. No nic. I zobaczmy, co jest za drzwiami numer 2. To ty! Kimkolwiek jesteś. Hej, ty! Kim jesteś? Uważaj, ostrzegam cię. Nie boję się ciebie. Czego chcesz? Dlaczego to zrobiłeś? Musiało zajść jakieś nieporozumienie. Myślisz, że kradzież to tylko nieporozumienie, co? Oddaj mi moje ręce, teraz! Twoje ręce? A co masz tam przy ramionach? Wszystko ci wytłumaczę, zrozum, nie jestem złodziejem! Włamałeś się do mojego pociągu, napadłeś mojego maszynistę, okaleczyłeś go i ukradłeś jego ręce. Poza tym nie jesteś złodziejem? Nie ukradłem ich, panienko, tylko pożyczyłem na chwilę. Chyba sobie żartujesz. Nie żartuję z ciebie! Nie pozwoliłbym sobie na taką swobodę! Należą do Oskara, mojego maszynisty automatu. Dlaczego je ukradłeś? Są wyjątkowe, prawdziwe cuda mechaniki. Nigdy nie byłbym w stanie sam zaprojektować takich rąk. Nigdy. Cóż za fachowość! Cóż za precyzja! To niesamowite! Absolutnie wyjątkowe! Dziękuję. I tylko dlatego, że ci się podobało, to je ukradłeś? Tylko je pożyczyłem, panienko. I czasowo, rozumiesz? Oczywiście zwrócę je, gdy nie będą mi już potrzebne. Dziękuję. Możesz... Słucham? Zrozum, że te ręce są potrzebne do ukończenia mego planu. Nareszcie ukończę pianistkę automat i spełnię moje marzenia. Wszystko jest już na miejscu. Zamieniłem tę starą, zbędną fabrykę w magiczny teatr. Jak widzisz, piece, rury, kominy zostały zamienione w jedne gigantyczne organy. Będę mógł akompaniować najwspanialszej śpiewaczce żyjącej na ziemi. Teraz potrzebna jest mi tylko ona. Okej. Przedstawmy się. Kim jesteś?
Siergiej Borodin, dyrektor miasta przemysłowego Komkolsgrad, lub przynajmniej tego, co z niego zostało. A kim ty jesteś tak naprawdę i dlaczego zatrzymałaś się bez zgody na mojej stacji? No, nareszcie wiem, gdzie jesteśmy. Nie wybrałam twojej stacji na przystanek, ale mój pociąg ma problem techniczny. Nazywam się Kate Walker i jestem amerykańskim prawnikiem. Miło, że przyjechałaś z tak daleka mnie odwiedzić. Ach, powtarzam. Nigdy nie miałam zamiaru zatrzymywać się tu. Jestem w podróży służbowej, jestem prawnikiem, do cholery! Tak. Tak, a jaki masz tu interes? Gra dla ciebie. Jak już mówiłam, głupia awaria mechaniczna. Przykro mi, kompletnie nie rozumiem nic z twojej opowieści. Bez rąk mojego maszynisty nie ruszę się w dalszą podróż. Wszystko, co zaprojektowałem, wszystko, co wymyśliłem, wszystko jest dla niej, czy rozumiesz? Jej, och, usłyszeć ponownie jej śpiew tutaj w mojej fabryce! Ale kim ona jest? O kim mówisz? Helena, jedyna, Helena Romański. Jej głos jest taki czysty, jak anioła. Pewnego dnia przyjechała tutaj do Komkolsgradu. Śpiewała, no wiesz, wtedy, gdy nasze miasto przemysłowe było u szczytu. Och, to już tak dawno, to było jak nierzeczywiste, to było magiczne. Ocaliła moje życie i nadała mu sens. Zamieniła cię w maniaka. Kiedy się dowiedziałem, że program wydobywczy miał być porzucony, a to miasto przemysłowe miało pójść w zapomnienie, że ja, jego dyrektor, byłbym nikim, tylko strażnikiem tych rdzewiejących resztek minionych lat, wtedy po raz pierwszy obmyśliłem plan sprowadzenia z powrotem Heleny Romański do tej fabryki, ale tym razem śpiewałaby tylko dla mnie samego. A czy jej się to podoba? Pewnie, pewnie. Jak się dowie, że to wszystko zrobiłem dla niej. Gdy zda sobie sprawę, jak przemieniłem rozległą sieć rur i kanałów, by stworzyć najbardziej imponujące organy wszechczasów. Wtedy, wiesz, to nie było małe osiągnięcie, panienko. Kiedyś płynęło tędy płynne żelazo. Teraz niosą się tu tylko piękne melodie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że muszę stworzyć pianistkę automat. Rozpaczałem, że nigdy nie uda mi się stworzyć rąk, które byłyby wystarczająco skomplikowane, ale wtedy ty przyjechałaś. Co za szczęście, nie sądzisz? Po kolei. Tak, to był szczęśliwy zbieg okoliczności dla kogoś stąd. Więc kiedy powróci tu Madame Romański? Kiedy odzyskam moje ręce? Nie wiem. Może ktoś powinien jej poszukać, powiedzieć. Hej, może ty pojedź. Im szybciej ją sprowadzisz, tym wcześniej wyruszysz w swą dalszą podróż służbową. Czy to nie świetny pomysł? A obiecujesz, że gdy Helena zaśpiewa, oddasz mi ręce mojego automatu? Obiecuję, moja droga. Masz moje słowo. Cóż, chyba muszę ci uwierzyć. Dokąd w takim razie mam ruszyć na łowy za tą śpiewaczką? Nie mam pojęcia, ale jako kobieta światowa nie powinnaś mieć żadnych problemów z jej odnalezieniem. Helena Romański była światową sławą. Zebrałem wiele przedmiotów, pamiątek po niej, które trzymam w pokoju. Świątyni jej osobistej chwały. Powinnaś to zobaczyć. Okej, teraz uruchomi to. Będziemy mogli zobaczyć jego mały ołtarzyk. Cała ta historia jest bardzo zwariowana. Dokładnie. A gdybym pomogła ci zrobić inne ręce tylko dla twojego automatu? Po co komplikować życie, skoro już mam to, czego mi trzeba? I szczerze wątpię, że byłabyś w stanie stworzyć tak wspaniałą parę rąk. Czuję się urażony. Wspominałeś coś o pianistce automacie, prawda? Gdzie go znalazłeś? Sam go skonstruowałem, moja droga. Z wyjątkiem rąk, oczywiście. Przyznaję, że nie doceniłem złożoności tej części projektu. Ręce pianistki są przecież bardzo ważne, ale dosyć. Teraz ma już doskonały zestaw rąk.
Twoja pasja mnie zadziwia. Czy zaprojektowałeś tu jeszcze jakieś inne automaty? Nie, nakręcane mechanizmy nie interesują mnie zbytnio. Po prostu potrzebny był mi robot zdolny akompaniować na olbrzymich organach Helenie Romańskiej. Dostosowałem istniejący model, wybrakowany automat sekretarki. Zrekonstruowałem i przystosowałem go do nowej funkcji. Istniejący model, powiadasz? Czy znałeś kiedyś Hansa Vorarlberga? To był geniusz mechaniki, tak jak ty. Hans Vorarlberg? Tak. Lub może... nie wiem. Nie. Pewnie, rozumiem. Jednak zadziwia mnie liczba automatów funkcjonujących w tym porzuconym kompleksie. Moja droga, jedno jest pewne. Przez wiele lat byłem tu całkiem sam. Jeżeli ten człowiek przyjechał do tego miasta, to wyjechał dawno, dawno temu. Okej. Wchodząc do pociągu, wtargnąłeś na własność prywatną. Wszystko w tym mieście, słodka damo, należy do państwa. A co do wszystkich planów i celów, państwem w tym mieście jestem ja. Pociąg nie jest częścią tej fabryki. A poza tym, nigdy byśmy się tu nie zatrzymali, gdyby silnik nie wymagał nakręcenia. Cóż, tak długo jak twój pociąg znajduje się na stacji, może zostać zarekwirowany i wykorzystany do celów przemysłowych. Trzymaj swoje brudne... Wykluczone. Zabraniam robić coś takiego. Może nie będę musiał. Przypuszczalnie moglibyśmy dojść do jakiegoś porozumienia, słodka damo. Oby szybko. Wybacz, muszę iść. Niech tak będzie. Okej. Co mnie dziwi, to to, że Kate nie zaproponowała w żadnej z tych konwersacji opcji, że oddaj mi ręce mojego automatu, ja użyję pociągu, pojadę do któregokolwiek miejsca, w którym miałoby się to znaleźć. Chociaż nie. Dobra, zapomnijmy. Zapomnijmy o tym na razie, że to wyciągnąłem. Może się czepiam. Poczekajmy do następnej konwersacji z nim. Całkiem ładny zbiór. Jest! Krystalicznie czysty głos, co to ten? O, jest Hans. Helena Romański, coś tam. Wspaniałe Republiki Krajowej. Helenie zobaczyć z dyrektorem fabryki towarzyszącym z kilkoma... cokolwiek tam jest, fanami. O, zaraz, to jest ważne. Franek Malkowicz. Gdzieś to już słyszeliśmy, prawda? Możesz już to przesunąć. Tak, Franek Malkowicz. Wczoraj wieczorem, nie mieli biciele, bla bla bla. Odchodzi na emeryturę. Okej. O, listy. Zwrot do nadawcy. Sporo tych listów. Pamiętacie, kto... znamy kogoś, kto zna sławnego śpiewaka. Cześć, mamo. Katie, ale niespodzianka. Ale która ta godzina? Dlaczego dzwonisz do mnie w środku nocy? Wybacz, mamo. Zapomniałam o strefach czasowych. Obudziłam cię? Oczywiście, że mnie obudziłaś. Spałam tak głęboko. Muszę spać dużo dla podtrzymania urody. Jutro czeka na mnie szalony dzień. Przepraszam, ale to bardzo ważne i pilne. Nie mam za dużo czasu. Skoro to nie może poczekać do jutra, cukiereczku, no to powiedz mamusi, co się dzieje.
Jeśli chcesz, bym zadzwoniła za ciebie do Dana, to wypij to sobie z głowy. Dan? Kto to taki? Mamo, posłuchaj, proszę. Mówiłaś, że spotykasz się z tym Markowiczem, albo jak mu tam... Nie, Malkowiczem, Ponczusiu. Frankiem Malkowiczem. Tak, prawda, więc on jest śpiewakiem operowym, czyż nie? Dokładnie. Mówią, że miał najlepszy głos w swych czasach, kochanie. Wyobraź sobie. To fantastycznie. W takim razie musiał znać słynną śpiewaczkę, Helen Romański. Ona też jest Rosjanką. Możesz go spytać? Kochanie, jeśli szukasz gwiazd, to Frank zna je wszystkie. Zaraz go obudzę i sam ci powie. To znaczy, że on jest... Informacji. Katie, jesteś tam jeszcze? Frank mówi, że kiedyś się prowadzał z jakąś Romański, ale to było platoniczne. Wiesz, jacy są ci śpiewacy. Ona jest wspaniałym sopranem. Super! Czy on wie, dokąd ona wyjechała? Czy nadal śpiewa? Gdzie mieszka? Chwileczkę, Ponczusiu. Frank mówi, że była bardzo chora i wycofała się z obiegu. Pojechała się leczyć do jakiegoś kurortu. Wydaje mu się, że do Aralbadu, ale to było 15 lat temu i nie jest pewny. Wiesz, kochanie, zawsze, gdy się obudzi, potrzebuje troszkę czasu na rozkręcenie się. To dużo informacji. Wielki dzięki, mamo. I dla Franka też. Jesteście fantastyczni, kocham was oboje. I jeszcze raz dzięki. Zadzwonię później. No, do następnego.